Na stadion olimpijski przybyło około 30 tysięcy widzów. Świetnie przygotowane boisko, wszędzie zielona, piękna trawa, warunki do gry znakomite. Dobrego spotkania spodziewaliśmy się od pierwszych minut i już pierwsze akcje obiecywały, że w tym meczu będzie wiele emocji. Oto Faber, zawodnicy Śląska w ciemnych kostiumach i efektowna już na początku tej relacji główka Sybisa. Lider tabeli i aktualny jeszcze mistrz Polski Śląsk Wrocław. Wisła dotychczas raz tylko przegrała. Szalenie atrakcyjny pojedynek. Przegrała z drużyną wojskową, z Legią, 4 grudnia w Warszawie. Trzecia pozycja w tabeli Śląsk, 4 punkty straty. Pierwsza Wisła, drugie miejsce Lech. W pierwszej rundzie w Krakowie Wisła wygrała 2-0. Mocne tempo od pierwszych minut spotkania. Ciągłe ataki wrocławian. Śląsk w następującym składzie. Kalinowski, Sobiesiak, Kowalczyk, Kopycki, Żmuda, Faber, Pawłowski, Olesiak, Garłowski, Zygmunt, Kwiatkowski i Sybis. I Wisła, Gonet, Motyka, Szymanowski, Antoni, Płaszewski, Maculewicz, Szymanowski, Henryk, Kapka, Nawałka, Gazda, Iwan, Kazimierz, Kmiecik. Sobiesiak, w poprzednim sezonie grający w Pafawagu Wrocław. Piłkę ustawia Sybis. Bardzo spytne podanie, Sobiesiak. Dośrodkowanie, nie sięga piłki. Maculewicz, ta trafia do Fabera i piękny, chytry strzał. 1-0, jeszcze raz. Popatrzmy, zasugerował Sybis, że będzie dośrodkowywał, podał do Sobiesiaka, a ten precyzyjnie, miękko wrzuca piłkę na 11 metr pola karnego. I tutaj nie zdążył ani Henryk Szymanowski. Płaszewski. Szansa, Kalinowski wypuścił piłkę, ale Nawałka nie zdołał jej tam potem przejąć. Nadal 1-0 dla Śląska. Oto z trójką Kowalczyk, grający obok Władysława Żmudy na pozycji stopera. Antoni Szymanowski gra ostatniego stopera, Maculewicz wysuniętego. Oto Maculewicz, który często zapędzał się do przodu, próbował strzelać. Sporo strzałów jednak nie celował. W pojedynku o piłkę, w górnym pojedynku faulowany Sybis przez Płaszewskiego. Wolny, oto sędzia spotkania, pan Bruno Piotrowicz z Cieszyna. Dzisiaj w dobrej formie, również arbiter. Piękne dośrodkowanie i niewiele brakowało. Zygmunt Garłowski. W zespole Wisły w 35 minucie nastąpiła zmiana za młodego Motykę. Do gry wszedł Jałocha z 13. A więc po 45 minutach gry 1-0 dla Śląska Wrocław. Rozpoczęła się druga połowa spotkania. Za bardzo przyczajeni w tej obronie w pierwszych minutach byli krakowianie. Dopiero od 35 minuty zaczęli atakować odważnie. No i teraz gra się wyrównała z momentami przewagi Wisły. Ale w dalszym ciągu bardzo niebezpieczny jest Śląsk. I dobry powrót Garłowskiego. Seria błędów z obu stron. Kwiatkowski. Podanie na lewą stronę, Faber, zdobywca pierwszej bramki, dobre dośrodkowanie. Nie doszedł do piłki jednak partner. Tutaj jest Olesiak. Płaszewski, świetne zwody i co dalej? Dobre dośrodkowanie. Kwiatkowski, nie sięgnął piłki. Nawałka. Błąd, Sobiesiak. Pojedynek tych dwóch piłkarzy, znowu Olesiak. Dobre dośrodkowanie. Główka Szymanowskiego, Maculewicz i gol. Zaskoczony piłkarz krakowski po tym podaniu Sybisa, lekkim przerzucie, wyskoczył do piłki. Popatrzmy raz jeszcze, Antoni Szymanowski, Sybis, dobre przyjęcie na pierś, lekkie uderzenie piłki i tam niefortunna główka Maculewicza. A więc 2-0 dla zespołu wrocławskiego.
A więc zanosi się na drugą porażkę w tym sezonie mistrza Polski, ale do końca spotkania jeszcze wiele minut. To była 47. minuta meczu, gdy Śląsk objął prowadzenie 2-0. Po stracie bramki krakowianie ruszyli do ostrych ataków. Trwały one jednak dość krótko, nie przyniosły efektu. Znowu Śląsk pozwolił wyszumieć się piłkarzom krakowskim. I znowu kolejna akcja tej drużyny. I bardzo szybki Sybis, dobrze grający dzisiaj. Świetne podanie do Pawłowskiego, dośrodkowanie. Główka Kwiatkowskiego, jest tam Garłowski. I Sybis cudownym strzałem głową zdobywa trzecią bramkę. Coś nieprawdopodobnego. Lider tabeli przegrywa 0-3. Dotychczas jedyna porażka. Popatrzmy raz jeszcze. Garłowski i cudownym strzałem głową. Błąd dopuścili do sytuacji strzeleckiej. Małego, ale bardzo dzisiaj groźnego, świetnie spisującego się Sybisa. Spalony. I za to kopnięcie. Piłkę kopnął po gwizdku sędziego Jałocha. Sędzia, pan Bruno Piotrowicz, ukarał piłkarza żółtą kartkę. W takich wypadkach proszony jest do sędziego kapitan zespołu drużyny, która otrzymuje upomnienie. 3-0 na stadionie olimpijskim. Znowu Pawłowski, dobre dośrodkowanie i główka Kwiatkowskiego z 12 metra. Faulował Faber, a to Gazda. Maculewicz, Kapka, składa się do strzału, daleko obok. Mamy już za sobą 64 minuty gry. Władysław Żmuda, który jak na razie jest zaporą nie do przebycia dla napastników krakowskich. I Scobiesiak, dobre prostopadłe podanie. Płaszewski, Olesiak wygrywa pojedynek. I znowu Sybis, znowu zagranie piętą, Sobiesiak strzał, rykoszet i tym razem Gonet broni. Oto Sobiesiak. Wolny dla zespołu krakowskiego. Nastąpiła już zmiana, wszedł Janusz Krupiński. Zmienił on Płaszewskiego. I bardzo sprytnie bity wolny. W odpowiednim momencie znalazł się tam przy tej piłce. Widzą Państwo raz jeszcze Jałocha i 3-1. A Śląsk nadal nie rezygnuje i znowu Sybis. Dzisiaj świetny mecz i Kwiatkowski i daleki strzał. Błąd Goneta i nie zdążył Sybis. Jałocha zał. Maculewicz, dalekie podanie. Chmiecik i bardzo udana parada. Ucierpiał tam w tym starciu bodaj Olesiak. Nie jestem pewien. Tu jest Sybis. Żmuda aż tutaj się zapędził. Grał znakomicie. Żmuda ma tutaj Sybisa. Decyduje się na strzał. Jeszcze Sybis nie zdążył. Maculewicz i Gonet. Byłaby to pełnia szczęścia, gdyby Żmuda po dzisiejszym wspaniałym występie jako obrońca uwieńczył ten udany występ zdobyciem bramki. 3-1, koniec meczu. Zasłużone zwycięstwo zespołu wrocławskiego. Przypominam, bramki zdobyli pierwszą Faber, drugą samobójczą Maculewicz, następnie Sybis i było 3-0, potem w 65. minucie jedyną dla krakowian Jałocha. Dziękujemy redaktorze. Jeszcze pytania. Trener Tadeusz Foryś, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo, słucham. Nic pan nie powiedział już dotychczas o grze Szymanowskiego. W jakiej sytuacji przy tej całej obronie Wisły, jaka forma dzisiaj naszego czołowego obrońcy? Ja może w międzyczasie, nim odpowiem, poproszę, żeby potem nie było
takich kłopotów, aby koledzy w reżyserce dali mi tutaj więcej dźwięku, bo ja bardzo słabo słyszałem pana pytanie. Zdaje się, że padło tam nazwisko Szymanowskiego. Jak wypadł? Mnie się wydaje, że Szymanowski wśród wszystkich obrońców dzisiaj krakowskiej Wisły, a widzieliśmy ich 5, nawet licząc jeszcze Gazdę, 6, prawda? Wypadł najlepiej, mimo że grał na nietypowej dla siebie pozycji jako ostatniego i tam był najjaśniejszym punktem i grał dobrze. No dziękujemy. Nietypowej, dziękujemy bardzo. Nietypowej to tak troszeczkę bym powiedział, nie bardzo, bo ostatnio... On najczęściej teraz gra właśnie tej pozycji ostatniego, tak zwanego libero, on gra obecnie. I jeszcze tak. Cieszy nas, że mówi pan redaktor, że był jeszcze najlepszy z całej tej szóstki obrony. No bo jak reszta grała słabo, to... Panie Wojtku, jeszcze pytanie. Ja tutaj widziałem parę akcji Janusza Sybisa, którego zresztą szalenie lubimy, bo to bardzo dzielny zawodnik, taki żywiołowy. No i ta para Sybis-Sobiesiak tam robiła straszne rzeczy z lewym obrońcą Płaszewskim. Czy jego zejście z boiska podyktowane było, powiedzmy, powodem, że słabo grał? Jak pan myśli? No, Płaszewski w sumie nie miał złego występu. Na pewno mu tam wiele krwi napsuł i Olesiak i właśnie Sybis. Sybisa pilnował Gazda, ale nie zawsze mu się to skutecznie udawało i w związku z tym kłopoty miał także Płaszewski. Płaszewski był już troszeczkę zmęczony, a po drugie trener Orest Leńczyk musiał myśleć o zdobywaniu bramek i tutaj chciał wprowadzić do gry zawodników, którzy by byli przydatni w przodzie. Tak. A co do Szymanowskiego, jeśli mogę jeszcze wrócić, no to widać było jednak te jego inklinacje do tej gry ofensywnej jako bocznego obrońcy, bo często wychodził do przodu, ale tak jakoś zawsze zmierzał bliżej linii bocznej, tak jakby z przyzwyczajenia właśnie. Rozumiem, tam no my nie mamy nic przeciwko temu, żeby się rozszerzyli obrońcy. Zawsze chcemy, żeby wszyscy obrońcy środkowi tym bardziej chodzili do przodu. Tak. Panie trenerze, tutaj redaktor Zieliński prowadząc relację, sporo tej relacji było, no ja nie wiem, czy się przesłyszałem, ale to znaczy nie przesłyszałem się chyba, bo nie wymienił prawie, że przy piłce ani razu Iwana i Nawałkę. No przecież to są zawodnicy też, powiedzmy, z tej bardzo bliskiej kadry. Oczywiście. Panie Wojtku, jeszcze dwa słowa. Nawałka, Iwan, ale krótko. Właśnie. Celowo tak rzadko wymieniałem tych zawodników. Otóż Iwan w pierwszych minutach popisał się kilkoma bardzo ładnymi, technicznymi zagraniami, ale w sumie nie był skuteczny, nie był dzisiaj w dobrej formie. Podobnie Nawałka pracował, ale były to akcje rwane. Nie był to ten Nawałka, którego już wielokrotnie widzieliśmy w dobrej formie. Dziękujemy serdecznie. Ja jeszcze do pani redaktorze, jak pan ocenia to spotkanie? Dobry mecz. Jak poziom tej gry? Dobry mecz, oczywiście główna zasługa Śląska. Śląska, który był szybszy, dynamiczniejszy. Wisła zawiodła, najsłabszy chyba tegoroczny mecz tej drużyny. Kryzys i może ta przerwa w lidze teraz pomoże nabrać im nowych sił. Przypominam, druga dopiero po...